Dzień dobry, witam w pierwszym w tym roku wydaniu Gliwickiego Przeglądu Sportowego. Dziś zajrzymy w miejsce, gdzie odbyło się niezwykłe biegowe wydarzenie zorganizowane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobaczymy również, jak rok rozpoczęły siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej oraz inna kobieca drużyna tej uczelni, Rozbitki. Radek Nosal, zapraszam. Sportowe szaleństwo na kolorowo oraz moc entuzjazmu wynikająca z pomagania innym. Takie emocje towarzyszyły uczestnikom 5. biegu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w Gliwicach na terenie Parku Handlowego Arena. Czy jest bardziej radosna forma pomagania niż ta na sportowo? Ocencie Państwo sami. Rozciągamy, szuwary się naciągają. Ciągamy, ciągamy. Tak, jednoczesnym ciąganiem brzucha i ściśnięciem pośladków. To jest sposób na rozgrzewkę? Tak, to jest sposób na rozgrzewkę, żeby się nie przemęczyć. Żeby się tylko rozciągnięci. Jesteście szuwarami, tak się nazywacie, tak? Dzieci nazwały. Tak, nas dzieci. A dlaczego? Bo mamy zielone... Skojarzy im się chyba zielone plony na głowie. Chyba tak, chyba o to chodzi. I tam widziało, że jesteśmy szuwary. Jakie szuwary? No to szuwary. I tak się to spodobało. A jaki cel na dzisiaj? Bo słyszałem, nie przemęczyć się? Nie, 10. Nie przemęczyć się, 10 zrobić, lekko i być zadowolonym. I to jest nasz cel. To jest jedyny cel, czy ten cel charytatywny również jest istotny? To jest przede wszystkim cel charytatywny, a potem przyjemność. Skąd pomysł na taki strój? No po prostu mam takiego krokodylka, wesołego. A bardzo ciepło jest. Ciepło, ciepło. Różowe okularki, żeby pięknie widzieć świat. Dzisiaj tę imprezę traktuję nie jako sportowo, tak wyczynowo, tylko po prostu z poczuciem humoru na luzie, żeby wesprzeć orkiestrę Jurka Owsiaka. Także mam nadzieję, że będzie fajna impreza. Po stroju widać, że polskie górnictwo, śląskie górnictwo ma dzisiaj udział w dzisiejszej imprezie. Tak, oczywiście, popieramy takie inicjatywy, bardzo słusznie, no co nie jak to, nie, do dzieci pomagamy wszystko, no bardzo słusznie i zapraszamy tu przede wszystkim ludzi z całej Polski świata, no. Będzie pan biegał do końca świata jeden dzień dłużej? Ale oczywiście, z Jurkiem Owsiakiem zawsze i przyjechałem z moimi wnukami, drużynka razem. Jaka motywacja, jakie cele? Przede wszystkim ukończyć bieg do mety i później gramy dalej. Biegamy dla Wielkiej Orkiestry, oczywiście. Świątecznej Pomocy. I fajnie jest. Właśnie fajnie jest. Co robicie, rozrzewacie się? Tak! Jak jest? Fajnie! Często Państwo biorą udział w tego typu imprezach? Drugi raz tutaj w Gliwicach, niektórzy trzeci raz. Biegamy w Żorach na co dzień w grupie biegowej HR Max. No jest zawsze super. Tu jest rewelacyjnie. Najlepsza atmosfera chyba na Śląsku. Ja bym można takie stroje. No, pomysły są zawsze ciekawe. Przebieramy się na moczkę i makówki co roku, jak biegniemy w Stanowicach. No i tutaj oczywiście też tak jest okazja, jest super zabawa. Chociaż raz jest lajtowo, bez pomiaru czasu, bez spinania się. No i przy okazji i dzieci mają frajdę i dorośli. Ja mówię, że pomysł czerpiemy też z bajek dla dzieci. Dzieci się cieszą, jak wyglądamy, jak postacie z bajek, także myślę, że tutaj też to jest fajne dla dzieci. A panie kim jest? Diablico? No, chyba tak zostało. A w życiu też tak? Też, to jest też, małżonek! Też. Małżonek niech się wypowie! Ja ją znam też. Małżonek niech się wypowie na temat żony Diablicy! Jest super! A pan jest dzisiaj lekarzem? Pierwszej pomocy! Ale robię specjalizację dzisiaj! Generalnie biegamy, ale przyłączamy się do wszystkich akcji, które mają na celu jakby wspomaganie osób jakichś tam słabszych, czy zbieranie pieniążków na jakieś szczytne cele. Sami też organizujemy tego typu akcje promocyjne. Dzisiaj nas jest tylko taka nieliczna grupa. Nieliczna? Tak. Dużo, więc... Ile osób liczy wasza grupa? No... Nie wiem, około 150 może? A w grupie biegowej jest chyba z ponad 200 osób, natomiast w stowarzyszeniu około 80. I tak jak Państwo widzicie, od takich wielkoludów do takich szkrabów. I tym razem w Gliwicach. Tym razem w Gliwicach, tak jak powiedziała koleżanka, w tym roku dziewczyny dają podwójnie. Znaczy zbierają podwójnie. Tak, tak. Zdjęcia i montaż
Znaczy myślę, że to przede wszystkim WOŚP, jeszcze raz WOŚP, bo w tym roku WOŚP wygra na pewno. No i Fundacja Biegamy z Sercem, która już jest rozpoznawalna, wszyscy czują to, co my robimy, są razem z nami, wspierają nas i dlatego ta frekwencja nas bardzo zaskoczyła. Zwiększyliśmy limit na prośbę uczestników i daliśmy radę. Jaka to była frekwencja, jakie są liczby tego biegu? Zgłosiło się dokładnie 1400 osób, z tym, że 40 osób nie startuje w Gliwicach, to jest bardzo ciekawe, bo 9 w Irlandii, 7 w Otwocku i 20 parę w Rogu Małym, takie stworzyliśmy teamy. Tutaj dzisiaj pobiegło około 1350, bo nie wszyscy dojechali, także 1350 osób było na starcie. Zebrane fundusze są również na cel, taki jak i jest orkiestry Świątecznej Pomocy? Oczywiście tak, przekazujemy 21 500 zł na orkiestrę, oprócz tego zbieramy do puszek, mam nadzieję, że w sumie razem będzie tego 50 tysięcy, tak liczymy na to. A powiedz mi jeszcze odnośnie przebierania się uczestników, czy to jest ich własny pomysł spontaniczny, czy ty to kiedyś narzuciłeś? Myśmy to wymyślili sobie kiedyś, bo gdzieś to widzieliśmy na innych biegach, jest to fajny pomysł, to angażuje ludzi do tego, żeby było kolorowo, dzięki temu dostają dodatkowe upominki, cieszą się z tego. No i ja chciałbym wspomnieć oczywiście jeszcze bardzo ważną rzecz, wystartowało prawie 60 osób niepełnosprawnych. To jest niesamowity sukces, tak? Bo to dla tych ludzi to jest wielkie wyzwanie, pokonanie takiego dystansu i bardzo się cieszymy, że te osoby są z nami cały czas. Bieg dla Państwa już się zakończył, jak było? No ciężko, spodziewałem się, że będzie lżej, ale dotarliśmy do mety cali i zdrowi, także jest w pełnym uśmiechu, wszystko jest naprawdę fajnie zorganizowane. Ale pan cały czas, dlatego było ciężko, bo pan cały czas z dzieckiem na plecach? No, jak na Supermana przystało, ale nie cały czas, córka biegła prawie połowę dystansu sama. Jest pan takim Supermanem dla córki? No mam nadzieję, że tak, jak najdłużej się da. Na rządzi na pewno jest Superman. A pani jak się podobało? Bardzo fajna impreza, bardzo fajna inicjatywa, oby więcej, naprawdę świetnie. Mimo tego, że szybko trzeba było się sprężyć, z tego co słyszałam, jeżeli chodzi o organizację, to mimo wszystko naprawdę świetna impreza. A skąd taki pomysł, skąd idea przebierania się? No myślę, że chodziło o dobrą zabawę i pokazanie dziecku, że można się fajnie bawić, fajnie rozpędzać czas i przy okazji robić coś pożytecznego. Czyli mąż jest Supermanem, pani jest chomikiem? Małpą, jak na żonę przystało. A córka Biedronką. Biedronką, tak jest. Tak, tak się bawi, tak się bawi. HR Max! Tak się bawi, tak się bawi. HR Max! Niemożliwe! Nie istnieje! Przenosimy się do hali przy ulicy Akademickiej, a tam w pierwszym w tym roku ligowym meczu siatkarki AZS-u Politechniki Śląskiej uległy ekipie Budowlanych Toruń 1-3. Podopieczne trenera Krzysztofa Czapli zajmują obecnie 7 miejsce w tabeli pierwszej ligi kobiet. Jesteś bardzo wesoła, niestety przegrałyście ostatnio, nie sprostałyście liderką z Łodzi. Dziś wiceliderki okazał się też za mocne. Czy to oznacza, że jednak czołówka jeszcze nie jest dla Was? Wesoło jestem, bo cieszy to, że gramy lepiej. Wiadomo, wygrałyśmy pierwszego seta, powalczyłyśmy właśnie z wiceliderkami. To cieszy. Wiadomo, szkoda drugiego seta, bo szłyśmy łeb w łeb, dogoniłyśmy rywalki. No i na samym końcu no nie udało się, dlatego to cieszy. No później było troszkę gorzej, ale walczyłyśmy, oddałyśmy serce na boisku, także dlatego jestem zadowolona z naszego występu. Myślę, że dzisiaj rozegrałyśmy trochę bardziej wyrównany pojedynek niż jeszcze w starym roku. Wygrany set pokazuje, że potrafimy nawiązać walkę z tymi czołowymi zespołami, aczkolwiek brakuje nam trochę w końcówkach setów, nie wiem, czy doświadczenia, czy zgrania. W każdym razie, no jak wyniki pokazują, na razie jeszcze musimy sporo pracować. No zespół z Torunia to bardzo doświadczone zawodniczki, ograne m.in. na Orlen ligowych parkietach. Myślę, że właśnie tak jak powiedziałam, końcówka drugiego seta przesądziła o porażce w następnym secie i w konsekwencji w secie czwartym. Nie wykorzystałyśmy swoich szans i myślę, że to właśnie zdecydowało. Brawo!
mimo że porażka, to ja oczywiście po każdej przegranej muszę to przeżyć i muszę wyciągać wnioski i dziewczyny czasem usłyszą ode mnie słowa, które by nie chciały usłyszeć, ale na tych błędach trzeba się uczyć i te błędy trzeba eliminować w następnych meczach, w których my możemy i powinniśmy wygrać. A wygrać możemy od środkowym zespołami ze środkowego miejsca w tabeli. My z takimi jak Budowlani możemy tylko powalczyć i walczyliśmy i to mnie cieszy. Jesteśmy na półmetku rozgrywek, jeszcze połowa meczów przed Wami. Twoim zdaniem jesteście zadowolone ze swojego miejsca w tabeli, czy jednak trzeba jeszcze dużo poprawić? Jaki jest stan rzeczy w Waszej drużynie? Myślę, że każdy sportowiec trenuje po to, żeby wygrywać i miejsca 7-8 go nie satysfakcjonują. Myślę, że nasz zespół myśli właśnie tak samo i same wiemy, że stać nas na więcej i miejmy nadzieję, że praca przyniesie efekty. Kolejny sukces najlepszej polskiej drużyny curlingu. Rozbitki Politechnika Śląska Gliwice, bo właśnie o tej drużynie mowa, rywalizowała w Mistrzostwach Świata Juniorów Grupy B, które rozgrywane były w Finlandii. Swój udział w turnieju gliwiczanki zakończyły na ćwierćfinale, w którym musiały uznać wyższość ekipy z Japonii, przegrywając 3-5. Mimo to rozbitki w składzie Marta Pluta, Martyna Wilczak, Ewa Stych, Julia Malinowska oraz Joanna Bennett zameldowały się w gronie najlepszej ósemki turnieju w stawce 21 drużyn. Podopiecznym Damiana Hermana serdecznie gratuluję. Ich występ jest bardzo dobry i cieszę się z tego, ponieważ to jest dyscyplina olimpijska i być może ten zespół zakwalifikuje się do Igrzysk Olimpijskich zimowych, bo bardzo trudno jest tam właśnie zakwalifikować się, ale występując właśnie w takich turniejach i mistrzostwach zagranicznych, to mają tą szansę. A są zespołem najlepszym w Polsce, mimo że to juniorki, to 21 lat, jak powiedziałem, a w seniorka zdobywają Mistrzostwo Polski. Urząd, czy miasto, bym tak powiedział ogólnie, bardzo wspiera curling, bo to też jest dyscyplina, która przynosi dużą promocję Gliwicom. Nie tylko na arenie Polski, bo w wielu turniejach zagranicznych występują te dziewczyny i zresztą chłopcy też. Piast Gliwice wznowił treningi w nowym roku. Na początek piłkarze lidera Ekstraklasy udali się na 5-dniowe zgrupowanie do Kamienia. Zobaczmy, w jakich nastrojach byli zawodnicy niebiesko-czerwonych po ponad 2-tygodniowej przerwie od treningów. Bierzemy się do pracy. Szybko to utekło, no. Dałby się iść wakacje troszeczkę. A do klubu wracam tak. W nowym roku czuję się bardzo dobrze. Idziemy dalej, idziemy pracować. Musimy biegać teraz i to jest wszystko. Matej, pani też nie? Witam wszystkich w nowym roku. Jak widzicie, jestem wypoczęty, pełen wigoru, więc zapraszam na trening. Zostałeś przez kibiców wybrany najlepszym bramkarzem jesieni w Ekstraklasie. Jak zareagowałeś na to wyróżnienie? Bardzo cieszy. No daje bodźca i kopa do kolejnej pracy. Wyleczył sam sobie tu nogu, także dla mnie to super. A teď se musimy przygotować, a usiedzi się, aż zaczną mecie. Mamy wyjazd już na obóz, na pierwsze zgrupowanie, gdzie będziemy 5 dni. Ciężka praca przede wszystkim. Tak jak zawsze ten pierwszy obóz jest taki bardziej, żeby przyłożyć. No i maszyna się nakręca z powrotem, wracamy do treningów, więc to cieszy. Powiedz mi, czy ta zima będzie w jakikolwiek sposób przeszkadzała? Mam nadzieję, że nie. Dzisiaj widać, że spadło troszeczkę śniegu. Myślę, że
jednak skupimy się bardziej na bieganiu teraz w kamieniu niż na graniu w piłkę. Będzie pewnie też trochę treningów na siłowni, także myślę, że ten śnieg aż tak nam nie będzie przeszkadzał. To jest taki okres, że każdy chyba wie, spodziewa się tego, że może być biało i że będą utrudnione warunki, ale jesteśmy na to gotowi. Jedziemy teraz na jeden obóz, później drugi obóz, także myślę, że jeżeli wszyscy w zdrowiu wytrzymamy, to będzie fajna runda rewanżowa. Witajcie w nowym roku, a hurra do pracy! Dziękuję za uwagę, to był program Gliwicki Przegląd Sportowy. Do zobaczenia, Radek Nosal, Telewizja Imperium.